Borysa. Naszym królem on nasz Pan. My chcemy Boga w rodzin w kole, w troskach rodziców dziadek smak. My chcemy Boga w książce w szkole, w godzinach chętnych w pracy dnia. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga my oddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga my oddani, On naszym Królem, On nasz Pan. Chcemy Boga wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. Wolne media niszczą nam. Ktoś tu kłamie i się boi prawdy z Izby Najwyższej Kontroli. Ktoś tu kłamie i się boi prawdy z Izby Najwyższej Kontroli. Kto nie skacze, ten z dworakiem. Hop, hop, hop. Kto nie skacze, ten z dworakiem. Hop, hop, hop. Kto nie skacze. Spojrzałeś, twoje pusta, twój zbyżny wpływ na imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś. Bardzo dziękuję za te wszystkie banery, plakaty, chorągiewki, za wkład waszej pracy w to, żebyśmy mogli wyjść na ulicę i zaprotestować. W całej Polsce, zarówno i w Polsce, w naszym kraju i na świecie odbyło się ponad 150 marszy w obronie wolności słowa i wolnych mediów. Dzisiaj dołączymy, zwiększając liczbę tych marszy, tych protestów, manifestacji i mówimy stop dla dyskryminacji katolików w naszym kraju. Dzisiaj w Wąbrzeźnie wyszliśmy na ulicę, by protestować przeciwko braku koncesji dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Jeśli tej koncesji nie otrzymamy, to katolicy będą wykluczeni i pozbawieni możliwości rzetelnej i prawdziwej informacji. Pan przewodniczący Dworak traktuje rozdawanie dobra wspólnego, którym jest miejsce na multipleksie, jako swoją własność, gdy tymczasem jest to własność całego narodu. O czym sądzę? Otóż pierwszy konkurs, który się odbył, dostała strona liberalno-lewicowa. I na przykład Polsat otrzymał
13 miejsc na multipleksie. Otrzymała kilka miejsc na multipleksie. Inne również otrzymały, co niektóre o dwa miejsce. Zabrakło dla telewizji Trwam. Zabrakło dla katolików. I mimo, że Fundacja Helsińska Praw Człowieka upominała się, jak również Departament Stanu USA, piętnował Polsce brak demokracji, cenzurę, dyskryminację. I jedna rzecz, która bardzo wyprowadziła z równowagi pana przewodniczącego Dworaka, to ta, kiedy przypomniałam, że w sprawozdaniu ani z 2011 roku, ani w sprawozdaniu z 2012 roku nie mam informacji o obecności pana Dworaka na również bankiecie, ale i otwieraniu studia w ATM-ie podczas konkursu, pierwszego konkursu na multiplex. Dzień albo dwa później ATM dostaje koncesję i ma rozłożoną na raty opłatę koncesyjną. To przypomnienie wywołało duże oburzenie pana Dworaka, który powiedział: pani mi to już 13 raz przypomina. Dlaczego? I powiedziałam dlaczego. Otóż, proszę państwa, i musicie też o tym wiedzieć, w czasie konkursu na multiplex pan przewodniczący Dworak nie miał prawa uczestniczyć w jakimkolwiek spotkaniu z podmiotami, które w tym konkursie występowały. I powiedziałam: panie przewodniczący, w cywilizowanym kraju pan nie byłby już przewodniczący. Wiedzcie państwo o tym, że tu są układy trudne dla nas do pokonania. Aczkolwiek mówi pan przewodniczący, że wobec protestów domagają się ludzie stacji o charakterze społeczno-religijnym. Nie, proszę państwa, my się domagamy stacji konkretnej, stacji dla telewizji Trwam. Takiej koncesji się domagamy, bo na fali tych wszystkich protestów powstają jakieś samorodne stacje, które również domagają się koncesji. Chciałabym, żebyście państwo byli świadomi tych wszystkich akcji. Drodzy państwo, bój o telewizję Trwam to bój o przyszłość Polski, o naszą przyszłość, o przyszłość naszych rodzin. Tylko telewizja Trwam pokazuje rzeczywistość, pokazuje polską rodzinę taka, jaką jest. Natomiast wśród ludzi, decydentów są tacy, którym odpowiada dyktat związków partnerskich, homoseksualizmu, aborcji. Polacy muszą być tego świadomi. To wszystko działa w celu rozbicia polskiej rodziny, w celu zniszczenia polskiej rodziny. I są tacy wśród polityków, którzy mówią, że polska rodzina to nienormalność, że polskość to nienormalność. Musimy być świadomi. I proszę państwa, jeśli będziemy się lękać, to nic z tego nie wyjdzie. My musimy być odważni.
mamy takie same prawa, jak wszyscy inni. Gwarantuje nam to Konstytucja. Katolicy mają takie same prawa. Wojna o Polskę i bitwa o Polskę jest sprawą ogromnie trudną. Ale mam nadzieję, że w sercach Polaków zrodzi się nadzieja na Polskę wspaniałą. Polskę Wam. Nie oddamy Wam telewizji Wam. Nie oddamy Wam telewizji Wam. Nie oddamy Wam telewizji Wam. Dworak się boi, że prawda nas wyzwoli. Dworak. Osamotnieni, a z nami był nasz drogi ojciec. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, nas to zrzuciliśmy, swój życia los na stos, na stos. My, pierwsza brygada, posiadać swoje radio, swoją telewizję, swoją pracę, żebyśmy mogli również przekazywać prawdę o tym wszystkim, co w Polsce jest, a jest bardzo niedobrze. Dołączcie do nas! Dołączcie z nami! Nie oddamy Wam telewizji Wam. Nie oddamy Wam telewizji Wam. Nie oddamy Wam telewizji Wam. Nie oddamy Wam telewizji. Wystąpienia posłów Ardanowskiego i Konikowskiego. No i także będzie odczytana petycja, która adresatów ma wiele. Więc setki tysięcy, jeżeli nie milionów młodych, wykształconych ludzi, którzy tam pełniąc różne funkcje, ale nie zawsze sobie radzą. Tych młodych ta władza, odwołując właśnie swoje urzędy, zapraszała do powrotu. Dokąd
Walczymy o to, by katolicy, byśmy my, Polacy, mieli prawo również w własnym, wolnym kraju do prezentowania tych wartości, które od tysiąca lat kształtują Polskę. Byśmy mogli wychowywać swoje dzieci, swoje wnuki, byśmy mogli również w ten nowoczesny, związany z postępem technicznym sposób uzyskiwać informacje z mediów katolickich. Ale chcę również Państwu powiedzieć i przypomnieć, że walczymy nie tylko o prawa katolików. Nawet ci, którzy nie podzielają naszej skali wartości, ci, którzy nie podzielają naszego przekonania, naszej wiary w Boga, powinni walczyć o telewizję Trwam, o jej dostęp do nadajników naziemnych, ponieważ jest to podstawowe prawo wolności i demokracji. Mówił o tym w homilii ksiądz. To jest podstawowe prawo wolności i demokracji każdego narodu. Dzisiaj zamykają nam usta. Dzisiaj nam nie pozwalają mówić o sprawach dla nas, dla katolików ważnych. Za chwilę wam wszystkim zamkną usta, również ci, którzy nie jesteście z nami. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna, do wszystkich mieszkańców powiatu wąbrzeskiego, do waszych władz, również tych, którzy są w Platformie Obywatelskiej. Walczmy o pluralizm mediów, walczmy o wolność mediów, ponieważ nie tylko o swoje walczymy, nie tylko jakieś szczególne przywileje dla katolików, walczymy o wolność i demokrację w naszym kraju. Może chodzi o to, by ludzie nie mieli dostępu do obiektywnej i rzetelnej wiedzy, by nie dowiedzieli się o tym, jaki jest stan państwa, by nie zastanawiali się nad przyczynami dramatycznego, pożerającego zasoby państwa bezrobocia, do tego, w jaki sposób jest niszczony polski przemysł, w jaki sposób są lekceważone interesy obywateli. Może właśnie o to chodzi, żeby ludzie bezrefleksyjnie grynowali, wykorzystując kolejne święta majowe, majówki i tak dalej, byśmy stali się jednym wielkim krajem ludzi grynujących, a nie myślących. Prawdopodobnie o to chodzi, dlatego nie chcą dopuścić telewizji Trwam i mediów katolickich do nadajników naziemnych. Nigdy na to nie pozwolimy. Jestem głęboko przekonany, że ci wszyscy, którzy tu są... Ja chcę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego marszu. Nie edukacyjną, uświadamiającą, jaką klub podejmuje i tu w mieście, ale na co szczególnie chcę zwrócić jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wielką pracę, jaką klub wykonuje na rzecz rolników powiatu wąbrzeskiego, informowania mieszkańców tych gmin, które składają się na powiat wąbrzeski, tych wszystkich, którym sprawy rolne i wiejskie nie są obojętne. Bardzo ci serdecznie, Andrzeju, dziękuję. Proszę Państwa, zwyciężymy! A teraz zabierze głos pan prezes Okręgu Toruńskiego Prawo i Sprawiedliwość, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Łukasz Zboigowski. Moi drodzy, dzisiejsze nasze zgromadzenie rozpoczęliśmy od modlitwy od Eucharystii Świętej. Bo jesteśmy katolikami, bo jesteśmy Polakami, bo jesteśmy ludźmi, którzy kochają swój kraj. Tu zgromadzili się także ludzie, o których krzywda, dyskryminacja i nierówność. My wyszliśmy dzisiaj na ulicę Wąbrzeźna, by jeszcze raz dać temu wyraz i dać temu głos. Bo nie ma wolności, nie ma demokracji, nie ma sprawiedliwości, jeżeli będziemy tolerować zło, jeżeli będziemy milczeć i to akceptować. Dziękuję wszystkim odważnym ludziom, którzy tu się zgromadzili, za to, że ten głos podejmujemy i za to, że będzie podejmowane aż do skutku. Polska od pierwszych swych dni jest związana z Kościołem katolickim. On był i w chwilach naszej chwały, ale przede wszystkim ratował nas w dniach największych nieszczęść. Pamiętajmy o tym, bo dziś jako katolicy nie czujemy się dobrze w własnej ojczyźnie. Nie tylko, że nie czujemy się równo traktowani, ale wręcz dyskryminowani, spychani, lekceważeni. To nie może prowadzić do niczego dobrego. My nie żądamy żadnych przywilejów. Nie chcemy specjalnego traktowania. My chcemy tylko i wyłącznie równości. O to tylko prosimy. Jak może władza nazywać się demokratyczną, jeżeli dzierży władzę po wyborach i lekceważy ponad 2,5
miliona podpisów, setki manifestacji, szereg apeli. Jak można tolerować urzędników nominowanych przez polityków, którzy podejmują decyzje wbrew obywatelom, wbrew woli obywateli? Ale demokracja to nie tylko wybory raz na jakiś czas. To przede wszystkim wolność słowa, wolność wyrabiania sobie opinii o wydarzeniach i osobach bieżących władzę. Bez wolnych mediów, bez przekazania nam prawdziwej informacji, my nie możemy dobrze sprawować demokracji. Szanowni Państwo, stare hasło mówi, nie ma wolności bez solidarności, ale nie ma prawdy bez telewizji Trwam i Radia Maryja. Nie ma też zdrowego społeczeństwa bez wartości chrześcijańskich. Dlatego wielkim głosem przekażmy rządzącym, dzisiaj liberałom, ludziom, którzy rozpoczynają wojnę z katolikami, ze własnymi obywatelami, że nie ma wolności bez solidarności, nie ma prawdy bez telewizji Trwam, nie ma zdrowych rodzin polskich, zdrowego społeczeństwa. I pamiętajmy, nie oddamy wam telewizji Trwam. Nie oddamy wam telewizji Trwam. Nie oddamy wam telewizji Trwam. A teraz jeszcze krótka modlitwa będzie. Witania narodu polskiego za ojczyznę. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Męczenniku z Dachau, módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, wierny pasterzu powierzonej owczarni na Litwie, módl się za nami. Błogosławiony Ojcze Honoracie Kozmiński, módl się za nami. Przez krzyż i mękę Twoją cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie. Przez święte zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu wskrzesz nas, o Panie. Przez niebo wstąpienie. Dla reszty mieszkańców bardzo dziękujemy. No i teraz na koniec tak, że muszę podziękować bardzo serdecznie, nawet nie wiem, czy to potrafię. No nie potrafię, ale to zrobię. Właśnie naszym koleżankom, kolegom, przybyłym ze Świecia, prawda? Przybyłem z...